Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku Tainted Grail The Fall of Avalon. No i co, słuchajcie, ruszamy dalej. Zastanawiam się, czy iść tędy, czy tą dziurą. Nie, dobra, idziemy tą dziurą, jakby jak zwiedzać to po całości, nie? Idziemy tą dziurą, jeszcze widzę od razu, że grzybki można tu pozbierać. Więc wypadałoby to zrobić, bo nie wiem w sumie do czego one będą potrzebne, ale pewnie do alchemii. A tak przynajmniej bym obstawiał. O, jest jakieś przejście jeszcze bokiem. A, ale to okej. Okay. To tylko taka mijanka, jak w Raście najczęściej, jeśli chodzi o podziemia, to takie mijanki były robione. Przynajmniej z tych gier, w których ja grałem. No może jeszcze gdzieś możecie dać znać, bo w sumie mało jest takich gier, przy których, w których się chodzi tak przez skały. Ale te skały w sumie też takie mocno z Gothica trójki, jak mi się kojarzą. Kurna! Ale kurwa, nie wiem, czy nie zrobimy, słuchajcie, nowej serii z Gothica 3. W sensie, ja wiem, że ja ogrywałem go w 2014 roku, to już prawie 10 lat temu. Ale kurna, takie... No tak ciągnie troszeczkę do tego, ciągnie troszeczkę. No ale dobra, wracajmy, słuchajcie, wracajmy. Tak, skradanie nam się wbiło na wyższy poziom. A w międzyczasie mamy tu kolegę, któremu trzeba... Wow, ty, gościu! Posłuchaj, nie będziesz mnie bił, choć się już w dupie całkiem poprzewracało, ty. Dobra. Oj, następny idzie. No chyba ty jesteś dead. Oła! Gnoju, pociąłeś mnie! Oła! No przestaniesz? O nie, jeszcze jeden. No. No chodź, uderz mnie. O, i to mi się bardzo podoba w tej grze. Czyli nie tyle uniki, co bloki. W sensie, jak się zrobi idealnie blok? No kurna, a trafisz mnie dzisiaj? To go na chwilę odrzuca. W pewnym stopniu ogłusza, nawet można by powiedzieć. Więc naprawdę mega fajnie jest ta mechanika walki zrobiona. Nie wiem, czy przypomina ona wam z jakiejś gry tą mechanikę walki, ale jak tak, to możecie dać znać. A w sumie aż tak biegły w tylu RPGach nie jestem. W sensie, ja nie grałem aż tak wiele RPGów ogólnie. Aż tak wiele, nie no, trochę grałem, ale aż tak wiele, żeby kojarzyć wszystkie te, to nie, to nie zdarzyło się aż tak. Czy jest tu coś, co jeszcze wisi? A można by było wziąć? Nie. Ale jakieś rybie oka, oleje rybne. No, tu nie wiesz, że nic nie ma, a jednak nic nie ma. Dobra, ryby i całą resztę, no to trzeba brać, no bo wiecie, to są składniki jednak mimo wszystko. Można tu wejść do środka? Nie można, dobra, to nie włazimy. To są mimo wszystko składniki, które być może później przydadzą nam się do jakiegoś craftingu, nie? Mięta, krew potwora, mózgi, krew serca i wnętrzności, alchemia trzewi. Każdy alchemik warty swojego kociołka nie powinien bać się pobrudzić sobie rąk. Nie ma większej przyjemności niż włożenie rąk po łokcie do jamy klatki piersiowej i wyjęcie serca, które jeszcze niedawno niestrudzenie pompowało krew do organizmu. Trochę to chore, no ale okej, rozumiem. Że kogoś może to jarać. Rozumiem, no jakby każdy ma jakieś tam swoje pasje, zainteresowania, wiadomo o co chodzi, nie? Jest tu coś jeszcze, co można wziąć? Nie. Dobra, ale jest garnek, w którym możemy pogotować. A co w tym garnku? No i ogólnie, jeśli chodzi o samo gotowanie, jest to naprawdę spoko, bo tak, możecie albo użyć losowych składników i on wam wygeneruje jakieś tam żarełko. O, tu jakaś kasza cebulowa. Albo po prostu wziąć sami, wklikać sobie cokolwiek i to wytworzyć. Jestem ciekaw, co wyjdzie z wołowiny, ryby i mleka, ale brzmi jak totalny żyg. Pożywienie. Aha, okej. Po prostu jakby pożywienie, nic więcej. A z losowych składników czosnek i dwie cebule wyjdzie też pożywienie, tylko trochę mniej daje. No dobra, kasza, ziemniaki. Aha, i to było te... To są te według gry najlepsze przepisy, tak? Odkryto nowy przepis. A, czyli jak losowo będę jeszcze robił, to odkrywam nowe przepisy. Ej, to jest mega spoko w sumie. Tak stwierdzam. Dwie kapusty i ten... Aha, czyli... Tylko trzeba trafić w dobry, w realny przepis. No dobra, ale to tak czy siak spoko, nie? Tak czy siak spoko, tym bardziej, że te potrawki nam chcąc nie chcąc przywracają życie. Dobra, a teraz zobaczmy sobie, co my tu mamy. Trupie ciepło. Wywołuje furię. Okej. Płynna esencja jeszcze ciepłych zwłok. Łatwiej oddychanie, nie zawiera płuc.
Co kurwa? Co? Co? Ale co? Dobra, nie chcę chyba wnikać, nie chcę chyba wnikać, wiecie? Jednak chyba nie chcę wnikać. O, ale łopatę dropnęliśmy, a co tutaj jest? Dobra, jest jakieś wyjście. A, czyli dobra, okej. No my tu byliśmy, no to dobra, to można iść w dół w takim razie, można iść w dół na spokojnie. Cyku pyku, poskaczmy sobie. Pewno, że tak, coś tu jest ciekawego. Mam łopatę, więc może bym mógł coś wykopać. O, tu jest ten ziomek, który nas uwolnił. Eliksir odmładzający. Łuk, o! No i to mi się podoba, no łuk to ja rozumiem. Garnek do gotowania znowu, ale jest też odpoczynek. No i możemy sobie niczym w Wiedźminie wybrać ilość godzin, którą będziemy chcieli przemedytować czy tam przespać. Więc dobra. W plecaku, zobaczmy sobie, mamy ten łuk. Ja bym go sobie... o właśnie, bo to w ten sposób trzeba wybrać. Sztylet czy pałka? No na razie zróbmy pałkę, ale w sumie wolałbym odwrotnie, żeby to było, czyli tu pałka, tu łuk. A tu nic, o. Dobra, i miksturki jeszcze można sobie wybrać, albo jedzenie. Okej. No dobra, to jest na szybki wybór. Mam coś lepszego niż to, co mam na łbie. W sumie to nie. I ogólnie te rzeczy to, tak szczerze, to można wyrzucić w pizdu. Te zbroje zostawię, bo one są trochę warte. Nie mamy nic. Spodnie jakieś lepsze są? Nie. I buty tylko jedne, bo butów w sumie nie zbierałem, bo nie było żadnych lepszych. No i fajne jest to, że jak macie tak jak tutaj na przykład, że ciało zniszczone, szatą czerwone spodnie czy tam buty, to jak jest coś lepszego niż to, co wy macie na sobie, to wam pokazuje taką zieloną strzałkę po prawej stronie. Więc naprawdę spoko wygląda. No i plus jest taki, że jak wyrzucacie jakieś itemy, to one są właśnie w takich worach. Więc to też jest spoko, że przynajmniej możecie się łatwo w tym odnaleźć. W pewnym sensie, no bo w sumie może lepiej by było, jakby to spadało w jeden worek i wtedy byście mieli tą listę wyboru. Może to by było sensowniejsze, no ale dobra. No nie śpieszyło mi się, to prawda. Ciekawe, kim ty jesteś, człowieku? But in case you haven't noticed, we're still within the walls of the Island Asylum. When we're out, then we'll talk. Aha, no dobra. This path leads to the beach. I don't know how, but if it's true, then I'll wait there for you until dusk. Good luck. Ale poczekaj, stary, no przecież jesteś tu nie pierwszy raz, bo już mówiłeś, że uciekasz stąd któryś raz i ty nie wiesz, dokąd ta droga prowadzi? Seriously? Jakby, gościu, do którędy ty wcześniej uciekałeś? Jakby teleportem czy co? Dziwno plazma. O kurwa. Słoik i młotek budowlany. Dobra, młotek weźmiemy. Bo słoiki to na pewno są gówno warte, a młotek może jest coś warty. No i to jest to, co bardzo mi się podoba w tej grze, czyli ta taka... Oj! Ta taka tajemniczość, nie? Ja wiem, że to trochę tanio zrobione są te macki, czy korzenie, czy cokolwiek to jest. I wygląda to co najmniej na grafikę sprzed 15 lat. Ale, kurde, ma to w sobie jakiś swój urok, nie? O kurwa. Skalany czerwony kapłan. Dobra, gościu. Masz w łeb. Oj. No nie zadałem mu za dużo damage'a. Chyba trzeba uważać. A, na alcie tu się robiło uniki, właśnie. Zapomniałem. Oj, ja nie chcę się z nim bić. Bo mam wrażenie, że jak on mnie... Wow, jaki unik zrobił, ty! Ale ty jesteś trupem podobno. Co ty za uniki tu robisz? Powaliło cię? Komentarz do podziemnych cudów brata Justina. Wbrew przypuszczeniom brata Justina, że niższy poziom azylu to nic innego jak wąski, ale imponujący system sklepień ograniczonych tylko do obszarów znajdującego się nad nim kompleksu budynków, wydaje się, że jego tunelom i korytarzom nie ma końca. Co więcej, od dawna podejrzewam, że może nie tylko obejmować całą wyspę, ale sięgać daleko poza jej granice. Chociaż nie chciałbym umniejszać godnym pochwałom osiągnięć brata Justina podczas jego eksploracji niższych poziomów. Wydaje się, że był on zbyt chętny do zaakceptowania potencjalnych ślepych zaułków, aby były dokładnie tym, czym się wydawały. Co więcej, moje własne badania wielokrotnie potwierdzały, że większość miejsc, które oznaczył jako zamknięte przejście, okazała się zakopanymi tunelami prowadzącymi jeszcze dalej w głąb kompleksu. O!
A to ciekawe. Wejdźmy sobie najpierw na górę. Ale mega fajnie to wygląda, w sensie... Kurna, jest w tym trochę takiego mroku. Trochę takiej tajemniczości i trochę takiego sentymentu. Zapiski ojca Volada. 3 miesiąca Jarzębiny, 442 roku. Ta diorama starożytnego pramieszkańca wciąż mnie niepokoi. Dlaczego wygląda tak martwo? Wszystkie przedstawienia, które widzieliśmy wcześniej, wydawały się przedstawiać żywe stworzenia. A ta czaszka tak podobna do naszej, że aż niepokojąca. Wygląda jak menhir, ale menhiry były stworzone przez samego Merlina w dawnych czasach, więc to niemożliwe. Więc jak? Jak starożytni pramieszkańcy mogli przewidzieć, co Merlin zbuduje w przyszłości? 7 miesiąca głogu. 442 roku. Nareszcie osiągnęliśmy to, co dotychczas wydawało się niemożliwe. Ostateczny dowód na to, że Merlin nie mógł sam zbudować menhirów. Właśnie odkryliśmy jeden, zakopany głęboko w labiryncie. Brat Hugar bada go, kiedy to pisze. Jeśli więc menhir jest tu, a my jesteśmy pierwsi, którzy badają głębiny Wyspy Umarłych, to jednoznaczny dowód na to, że Merlin nie mógł samodzielnie postawić menhirów. To wstrząśnie wiarą w tego starego drania w całym Avalonie. Słowo naszej prorokini Kai w końcu zwycięży. Ulala. Tutaj widzę, że ktoś zatargi z Merlinem ma. A tymczasem zejdźmy sobie w dół. Najpierw tutaj bym chciał. Tutaj też jakieś zapiski. No, dziennik brata Terela. Biedny brat Jerez padł w przepaść. Jestem pewien, że Kai zatroszczy się o jego biedną duszę, ponieważ umarł za dobro całego zakonu. Teraz wiemy, że nie możemy przełożyć desek na drugą stronę przepaści, bo nie wytrzymują nacisku. Wygląda na to, że jakaś nieznana siła blokuje przejście. Widzę zarys mostu. Powinno dać się przejść, ale kiedy brat Jerez nie chce i czuwa nad jego duszą, rzucał kamieniami w tamtą stronę, wydawało się, że nie ma nic oprócz powietrza. Musi być jakiś sposób, jakiś mechanizm lub zaklęcie, którego jeszcze nie odkryliśmy. Nie mogę się teraz poddać. Czuję, jak sekrety po drugiej stronie wołają moje imię, błagając o odkrycie. Będę pierwszą osobą, która przekroczy ten most, nawet jeśli mnie to zabije. No, to pewnie zginął. I co? A, że to się nie ładuje. Okej, to dobrze wiedzieć. To idźmy w tą stronę w takim razie, bo tu było jeszcze przejście. No i co? Tu jest jeszcze taki sam przycisk, może to by coś zmieniło. Tylko... No właśnie, tędy nie przejdę. To idźmy dalej. Idźmy, słuchajcie, dalej. I zobaczmy, zejście w dół. Cyk. Pyk. Czy są tu jakieś itemsy, coś tego? Coś leży gdzieś? Można coś podnieść? Nie ma nic. Kurna, no i to mnie boli, że są takie miejscówki w RPG-ach, gdzie nie ma nic. To co uwielbiam w RPG-ach, to po prostu lutować wszystko. Wszystko! Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam. Dobra, co my tu mamy? Kolejnego skalanego. O, ale oprócz tego dziwnoplazmy. No, panie skalany. Jakbyś pan dostał tak w łeb parę razy, może by było lepiej, co? Dobra, trzeba uważać na niego. No i dobra. Poskładany sztylet i szatę weźmiemy, resztę zostawiamy. Łopata się nie przyda. Dziwnoplazma git. No, tutaj też jest tak dość... Powiedziałbym, że no, niebezpiecznie. Ale ten trup wygląda, jakby nas wołał. Trochę to dziwne, dobra. Dziennik brata Hugara, o, czyli tego, co tam przekop... Dobra. Więc pojawia się pytanie, czy jak ważny jest fakt, że ten menhir ma 3 ramiona zamiast 4? Skąd możemy się tego dowiedzieć? Jak można badać bez dotykania? Biedny ojciec Abbe był tak na tyle odważny, by dotknąć menhir gołą ręką, ale jego nagłe zniknięcie wstrząsnęło wszystkimi. Nie chodzi o to, że umarł, po prostu zniknął, jakby nigdy nie istniał. Po tym wypadku nasz czcigodny papież zabronił komukolwiek dotykać posąg. Ale muszę coś wyjawić. Słyszę, jak menhir do mnie szepcze, woła po imieniu. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Wiem, że powinienem to zgłosić przełożonym, po prostu nie chcę. Jestem pewien, że pewnego dnia usłyszę wołanie i odpowiem na nie. Powiem im, że to Kai, nawet jeśli tak nie jest. Po prostu muszę wiedzieć. I naprawdę tu są 4 ramiona? Ja nie widzę tych 4 ramion, widzę 2. Jedno, drugie, a nie, czekaj. Trzecie. Tego czwartego tylko nie widzę. Może gdzieś zakryte. A może faktycznie ma tylko 3? No dobra, dotykajmy tego menhiru, zobaczymy, gdzie nas przeniesie.
Skoro przenosi. No i jesteśmy. W jakimś kurwa wymiarze. Gdzie ja jestem? O, a tu jest któryś z tych kolegów, którzy się teleportowali. No, witamy bracia Abba. Dobra, idźmy. Co? Po polsku do mnie mów. Ja nie rozumiem po waszemu. Idę tędy. Czy to jest władca pierścieni i przemawiają do mnie orkowie, czy o co chodzi? Halo? Komuś się tu podupcyło? Ej, nawet wygląda to jak z władcy pierścieni, co? A wieża z tym? To są dwie wieże, tylko jedna zniszczona. Dobra. Po prostu Sauron się jeszcze nie wskrzesił. Czy tam nie wstąpił w wieżę? Nie pamiętam, jak to było. No i co z tym Kuramachem? No dobra, ale czekajcie, bo tak. Tutaj jacyś walczący są, tego nie widziałem. Tu teoretycznie, nie no, nie ma przejścia, bo to po drzewie by trzeba było skakać tam. Ale prowadzi coś w tamtą wieżę, nie? Tu mamy most. A, ale on się też nie ładuje. Te dzieci są przerażające, nie? Tak szczerze. Wygląda, jakby miały się zaraz na nas rzucić. Ale nie da się ich rozwalić, więc chyba git. Dobra, idźmy po ciałach ludzi. Trochę to dziwne. No witam. I've been waiting a long time for someone to find me. Are you here to help me leave this place? Nie? Kim jesteś? I wish I could answer. I cannot remember. I know I am not complete. I remember I once knew who I was at some point, but I do not anymore. I just am. Okay. Co to za miejsce w ogóle jest? I do not know. I think it is some kind of prison deep in the weird. A czyli w dziwie jesteśmy. Okej. Okay. A czemu ty tu jesteś tak właściwie? Why are you here? No ja kliknąłem Menhir i mnie to kurwa przeniosło. A men here that would explain the weirdness surrounding us. Czyli co, jesteś więźniem? I might be. I do not know. Was I sent here for a reason? Did I end up here by accident? No, like you. Człowieku, walisz mi na kilometr, chociaż nie wiem, czy jesteś człowiekiem, walisz mi na kilometr jakimś demonem uwięzionym w czeluściach, którego będę musiał uwolnić, mimo że nie chcę. I've been here for what seems like an eternity. I feel I am getting restless. No, o tym mówię właśnie. You are looking for a way out yourself. I think we might be able to help one another with that. I shall do something now. But trust me, the discomfort will be worth the outcome. Co? A co ty chcesz zrobić? Odblokowano zawieszenie czasu. Dobra. No dobra. O, i teraz działa przejście. Dobra, to git. Możemy iść. Jesus. No nie chciałbym tu spaść na dół. Bo coś czuję, że nic by ze mnie nie zostało. Albo bym leciał tak w nieskończoność. No, a to mi wygląda natomiast na zwykłą arenę, więc no cóż. Jest jak jest, słuchajcie. Ale mamy mieczyk. Dępy szeroki miecz. Dwuręczny oczywiście. Parowanie jest jedną z najważniejszych umiejętności w walce. No szkoda, gro, że uczysz mnie tego dopiero teraz. A nie jak ja już stoczyłem z 4 czy 5 walk w międzyczasie. No ale dobra. Udane parowanie pozwala całkowicie uniknąć obrażeń, redukując przy tym kondycję przeciwnika. Gdy kondycja przeciwnika znacząco spadnie, staje się on oszołomiony. Aby wykonać skuteczne parowanie, użyj bloku zaraz przed zbliżającym się ciosem. No okej. Okay. O, idzie gościu do mnie. Pomiot dziwu. No. No, tak średnio mi to wyszło. Jeszcze raz. O, dobra, to teraz siadło. Dobra. Do budy.
Zawieszenie czasu. Pozwala spowolnić czas. Użyj go jakkolwiek chcesz do ataku, ucieczki lub innych akcji. Pamiętaj jednak, że zdolność będzie potrzebowała czasu na odnowienie. Aktywuj oraz dezaktywuj zawieszenie czasu używając środkowego przycisku myszy. Dobra. O, shit. No to już wiem dlaczego. O, ładne cięcie. Oj. Dobra. A i mogę ich tak... A jeszcze mnie trafił, no nie wierzę w to, nie? Dobra, ale poskładałem trzech w tym czasie. Tylko czemu mnie trafił akurat? I did not ask for your permission to do that, but I hope it was worth it, as promised. No nie wiem w sumie. Dobra, co zrobiłeś tak właściwie? I found a bit of emptiness within your heart. Aha. A place where I could dwell for a while. Czyli opętałeś mnie, innymi słowy, zajebiście, no super sprawa. It seems that I am a piece of a shattered soul. Judging by my abilities, I used to belong to what your kind would Ramieszkańcem. Call a foredweller. O, to czego ode mnie chcesz tak właściwie? I have already told you, I need your help to leave this place. And when we are out of here, I will need your help finding the rest of me to make me whole again. I feel I am but a shadow. Of what I once was. No na pewno, skoro cię tu uwięzili. Jak mam znaleźć resztę ciebie? Look for what is left of me whenever you step into the weirdness. I know your kind tends to avoid it, but you do not have to be afraid. I will be your shield against the darkness. Ciekawe. No dobra, a co kiedy się już wydostaniemy? I will try to help as much as I can, but I need you to hold up your end of the bargain. Kurwa. No dobra, niech ci będzie. No nie mam wyboru i tak w sumie. Find the weirdness and look for me within the darkness. Szukaj mnie w ciemnościach. Wow. Ale kurna. Powiem wam, że mimo tego, że ta grafika jest taka, powiedzmy, sprzed dekady, to szczerze te efekty robią na mnie wrażenie. Mimo wszystko robią na mnie jakieś takie wrażenie, nie wiem. Może się zatrzymałem po prostu, kurwa, w rozwoju te 10 lat temu. Nie wiem, może tak być. Może tak być. Chyba, że to sentyment po prostu mną tak targa w grach. No jakby nie było już, kurwa, bliżej mi do 30. Więc no mimo wszystko. No ale cóż, dobra, idźmy. Ten most taki trochę dziurawy, no ale no dobra. Nie, naprawdę spoko to wygląda. Co prawda... Tutaj akurat można by było troszeczkę jeszcze dopracować, żeby to wyglądało na mimo wszystko trochę bardziej zabudowane. Ale z drugiej strony to wygląda jak w budowie, w sensie... No, w budowie, nie budowie. No, że w przerabianiu, więc może to ma jakiś sens. Te piździki, reflektory mnie zastanawiają, jak to kurna działa, nie? No, i to jest to, co mi się mega podoba. Kurde, nie, no ma coś w sobie ten level design takiego, że... Że kurde, jest taki ujmujący. Mam nadzieję, że z tymi tytanami nie przyjdzie mi się bić, co to tutaj jest. Jak dobrze pamiętam, chyba tytani. Ale w ogóle, że oni nie mają ani mózgu, ani oczu, to jest niesamowite, nie? Mogę mu wskoczyć na łeb na przykład? Czekajcie, ja sobie zapiszę tu. No dobra, to się nie udało. To się nie miało prawa chyba udać. A myślałem, że uda się wskoczyć na niego. To są po prostu takie... nie wiem nawet jak to nazwać, no ale że można przeniknąć te propy. Z jednej strony szkoda, bo chciałbym na niego wskoczyć i żeby była taka interakcja, że on zrzuca mnie na przykład i wtedy ginę. To by było mega, nie? To by było naprawdę mega i szkoda, że czegoś takiego nie zaimplementowali. Ewentualnie po prostu tarcie tu, żeby nie można było zeskoczyć. Ale z drugiej strony, jakby tu było taka ścianka niewidzialna, to czułbym się troszeczkę ograniczony w tej grze. A tak jest coś takiego, że czuje człowiek, że ten świat jest faktycznie otwarty, nie? O, tam jakiś chłop na nas już czeka. Ale są jeszcze przejścia w bok, więc idźmy. Idźmy najpierw w lewo, później w prawo.
Tytanów stworzyliśmy, bo potrzebujemy ich pracy. Strzeż spokoju pracujących tytanów, bo bez nich nie będziemy mieć mocy w naszych murach. Z dala od Tautanu tylko moc naszych podziemi pozwala sięgnąć tam, gdzie sam dziwnie sięga. Nawet gdy odejdziemy, tytani będą pracować, tak zostali stworzeni. Z ich mocą pewnego dnia zdołamy zdobyć wiedzę o tym, co za morzem. No dobra, to ciekawe co z drugiej strony jest. O, atletyka mi wzrasta. Trzeba pewnie więcej skakać i jeszcze więcej tych leveli będę nabijać. Porzuciliśmy wizję, bo to co za morzem stało się u nas, a tego nie chcieliśmy. Znalazło się u nas, a tego nie chcieliśmy. Musimy odejść, by się bronić. Oni nadchodzą, tytani zostaną. Ciekawe o czym jest mowa. Czy o ludziach? Czy o jakichś pradawnych, czy o czym? Jest tu coś do pozbierania. Są jakieś dziwnoplazmy. Dobra, to bierzmy to. Jezu, tu słychać tych tytanów za ściany, jak kroczą. Dobra, z nim to się będę pewnie zaraz musiał bić. Dziwnoplazmy sobie weźmy, tu już chyba nic więcej nie ma. No to na 100% jest przeciwnik, nie? No, pomiot dziwu. Witam. O kurwa, fireballem dostałem. Oj. Niedobrze. Ej, ginę, ginę, ja umieram. Dobra, gościu. To jest twoja pora. O, shit. Po nocy węgielek. Ej, ale prawie mnie zabił. Dobra, weźmy sobie to. I nie wiem, i coś jeszcze na 7? O. No może tak, będziemy mieć fulla za 10 sekund. Dobra, poczekajmy chwilę. Żeby nie przechodzić przez portal, póki nie będzie fulla. No, ale powiem szczerze. No, ale w sumie mogłem użyć tego spowolnienia czasu i go pokonać, jak już wiedziałem, że ginę. Ale daje to po oczach, co? Ale naprawdę mega mi się podobają te... Nie wiem nawet jak to nazwać. Znaczy, portale, tak, ale... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nieważne. Nieważne, słuchajcie, tam ktoś czeka. I wydaje mi się, że widzę tego Karadoka, czy jak on się tam nazywał. Ale dobra, pochodźmy sobie, pozwiedzajmy na razie, bo to jednak jest troszeczkę ważniejsze, żeby w RPG-ach zwiedzać. O, tym bardziej, że zwinność tym sposobem nabijamy. Jesus, co tu się wydarzyło? Wygląda jak jakieś gusła. Goździk to jadł szałwia, pióra. O, to się akurat przyda wszystko. Jak jakieś gusła to wygląda. Co najmniej. O, bimberek! Bimberek się przyda, tutaj też trupy widzę. Trup coś ma na sobie, zniszczone skórzane spodnie, które są in plus. To bierzemy. Dobra, idźmy dalej, zobaczmy co tu jeszcze nas czeka. Jakaś łódka, ale w niej nic. Są beczki. A, tylko jedna była pełna, reszta pusta. Pewnie się rozbiły, dlatego tak jest. Co tu? O, skrzyneczka zakopana, można kopać. O! Ej, ale to jest na przykład mega fajna mechanika, że można sobie wykopać skrzynię, która gdzieś tam jest pod ziemią. Tu coś jeszcze jest? Wybaczcie mi, że tak zwiedzam, no ale jakby nastawcie się, że ta seria, znaczy inaczej, że seria z tej gry będzie polegała na tym, że będziemy dużo biegać i zwiedzać, no bo jest to jednak RPG. To tak samo w Wiedźminie by było. Zresztą chyba tak było w tej serii z Wiedźmina, jak dobrze pamiętam. Z Wiedźmina trójki, jedynki i dwójki w sumie też, że bardzo dużo biegałem i zwiedzałem. A fabuła tam stanowiła tylko część gry. Więc no jednak musicie się, moi drodzy, na to nastawić. Czy tego chcecie, czy nie. Tak to będzie wyglądać. Teraz coś tam na pewno sobie jeszcze przy tym pogadamy. Słuchajcie, jako że zbliża nam się w ogóle koniec roku, tak się zastanawiałem, jak sobie to wszystko poukładać. O, wykopiemy. Jak sobie to wszystko poukładać, żebyście dostawali też coraz więcej tych treści. Jak powoli się zaczynam zastanawiać, no bo tak, streamowałem w zasadzie codziennie. I zastanawiam się, czy nie zrobić sobie tak dla własnego gdzieś tam zdrowia psychicznego też, bo momentami jestem mega zmęczony, w sensie wiecie, no praca od poniedziałku do piątku, plus dodatkowe tam rzeczy, plus jakiś sport, który muszę zacząć wdrażać, bo no jakby wiecie, to sport trzeba mieć w życiu. Żeby cokolwiek się ruszać, żeby też zadbać o swoją psychę tym sposobem. I tak się zastanawiałem, czy od nowego roku nie zrobić tak, żeby po prostu były jakieś tam serie
single player. I wtedy byśmy zrobili tak, żeby były na przykład dwa odcinki dziennie albo dwa odcinki co drugi dzień. W kontekście takim, że codziennie by był na przykład single player i jakieś odcinki z FIFA czy tam z innych rzeczy. A streamy na przykład tylko od wtorku do czwartku, w sensie 3 dni w tygodniu. I takim sposobem myślę, że udałoby się to jakkolwiek ogarnąć. No bo na dzień dzisiejszy, jak mamy jeden odcinek dziennie na kanale, to ja go nagrywam, to ja je nagrywam w 2 dni w zasadzie. No bo poświęcam sobotę i niedzielę na to, żeby ponagrywać, poprzerabiać i powrzucać. No i oczywiście codziennie robię shortsy, no ale bez shortsów w tych czasach byłoby ciężko jakkolwiek gdzieś tam kanał rozruszać, więc to trzeba robić. Więc tak się powoli zastanawiam, czy w tą stronę nie pójść od nowego roku i właśnie gdzieś tam tak to ugryźć. Bo wydaje mi się, że to by było najsensowniejsze, nie? Bo w 2-3 dni bym ponagrywał na cały tydzień, załóżmy, czyli powiedzmy, nie wiem, w piątek i w sobotę bym ponagrywał na cały tydzień odcinki, a w niedzielę i w poniedziałek bym sobie po prostu odpoczywał. I to może ma sens, albo jakieś inne rozwiązanie. I tak powolutku zaczynam do tego dojrzewać i się zastanawiać, w którą stronę w tym wszystkim pójść, ale najprawdopodobniej to będzie ta wersja. Dajcie znać w ogóle, co o takim rozwiązaniu sądzicie. No bo ci, co będą chcieli oglądać serię na przykład z FIFA, czy tam z Warface'a, czy z jakichkolwiek innych gier niefabularnych, no to będą je dostawać, a ci, co będą chcieli oglądać fabularki, to też będą je dostawać, więc w sumie wydaje mi się, że wszyscy będą happy i będzie taki win-win troszeczkę. No a ja będę happy, bo dla mnie, wiecie, im więcej filmów z jednej strony, tym lepiej. No bo im więcej filmów wrzucę, tym więcej ludzi obejrzy, no bo większy zasięg to ma i no jakby wiadomo, o co chodzi, nie? Wiadomo, o co chodzi, no. Też o rozwój kanałów. No. Także tak się gdzieś tam zastanawiam. Natomiast słuchajcie, dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu, bo wiem, że nie wszyscy docierają do samego końca. W zasadzie jest to gdzieś tam marginalny procent, więc pozdrawiam serdecznie, że wam się chciało tak długo siedzieć. Całuję w czółko, jak to mówi Daria. No i co? Kończymy na tym nasz odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Pamiętajcie, że przede wszystkim komentarze w sumie zwiększają zasięg filmów, więc warto od czasu do czasu nawet wysłać jakiegoś, nie wiem, jakąś łapkę w górę w komentarzu, czy cokolwiek. Zawsze to mi troszeczkę pomoże. No. I co? A, no i jak jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zasubskrybujcie. Boże, jakiś taki rozwleczony jestem w tym pożegnaniu. No, się rozmarzyłem. Troszeczkę chyba. Natomiast to tyle. Co? Dziękuję wam. Do następnego. Na razie. No i cześć.